Rzeczywiście, temat jest tak sformułowany, gdzie podziało się moje piękno. I słowo wytłumaczenia. Nie chodzi mi o poszukiwanie przyczyn utraty piękna. Nie zależy mi wcale na tym, żebyśmy w jakiś sposób no, rozwijali w sobie poczucie winy z powodu tego, że może nie jesteśmy wystarczająco pięknie. Zamysłem tego naszego spotkania z mojej strony jest taki wiersz nawiązanie, może pamiętacie większość znago wiersz o panu Hilarym. Biega szuka pan Hilary gdzie są moje okulary. No i nagle się okazuje, że okulary są na nosie. Bardzo blisko, chociaż przeszukał Cały dom przetrząsnął, wszystkie zakamarki. Nagle się okazało u końca poszukiwań, że okulary się znajdowały tam, gdzie powinny być, w miejscu najbardziej oczywistym i najmniej spodziewanym. I ja chciałem wam opowiedzieć o pięknie, które wydaje mi się wszyscy w sobie mamy i ono jest bardzo, bardzo rzeczywiście zachwycające. I oczywiste, ale być może, że w ferworze codzienności czasami jest trochę, może, zapomniane, bo przyłożone innymi papierami. Tak jak na biurku czasami gubimy pewne swoje rzeczy, i nagle się okazuje, że jeżeli podniesiemy tą kartkę, to się zobaczy, że tamta ważna koperta leży pod spodem, chociaż przerzuciliśmy wszystkie szafy. Wydaje mi się, że poszukiwanie piękna naszego i pomaganie sobie, żeby je odnaleźć właśnie, tak jak Pan Hilary znalazł, okulary na nosie, jest wpisane w Adwent. Jak pamiętamy świętego Jana Chrzciciela, który za Isajaszem mówi: Prostujcie, drogi dla Pana, prostymi ścieżki czyńcie i wyrównujcie gościniec, wydaje mi się, że takim jednym z ważniejszych wątków nawrócenia jest wzruszenie i zachwyt. Że zwłaszcza dla osób, które pozostają w kościele i które są zaangażowane, a osoby, które przychodzą na Dominikańską Szkołę Wiary, wyobrażam sobie, że są zaangażowane i pozostają w kościele, że takim wątkiem dla nas ważnym. Jest właśnie wzruszenie. Nawet bym powiedział, że bardzo cennym doświadczeniem i wszystkim nam tego doświadczenia życzę są łzy. To jest taki moment, kiedy nas trochę ściska, zagardło mrowi, po krzyżu, gdzieś tam, po plecach, przechodzą mrówki, i nagle rzeczywiście w oczach się zakręca łza i doznajemy wzruszenia. Ponieważ to wzruszenie nas bardzo otwiera, na obecność Ducha Świętego. Tak mi się wydaje, to jest właściwie już na początku mówię streszczenie tych dwóch godzin naszego spotkania, coś, czym żyję sam ostatnio. Że im więcej dziękczynienia, im więcej radości i uwielbiania Ducha Świętego, tym więcej dziękczynienia i uwielbiania. To jest coś tak przedziwnego, że jeżeli rzeczywiście zaczynamy uwielbiać. I dziękować, no to nagle się okazuje, że serce nasze staje się bardziej podatne na rozpoznawanie obecności Ducha Świętego tak na co dzień, kiedy może najbardziej Go potrzebujemy jako Tego, który wspiera z darem męstwa, rady, roztropności, umiejętności i różnych innych rzeczy. A zatem właściwie to, o czym będę mówił, to będę się starał pokazać jak bardzo jesteśmy podobni do Miriam z Nazaretu i jak to jest bardzo zaskakujące. Dlaczego ten tytuł Miriam z Nazaretu? Tutaj było już powiedziane, że przywożę książki. Jest taka książka, którą wydaliśmy całkiem niedawno w drodze, zatytułowana Miriam z Nazaretu. Historia, archeologia, legendy. Napisał ją Dziennikarz Niemiecki Michael Hesseman, którego ja trochę przyrównuję do katolickiego Indiana Jones. To jest taki człowiek, który wyrusza w przygodę, żeby poszukiwać Miriam z Nazaretu. I jego podejście do tajemnicy tej, którą nazywamy najświętszą Marią Panną, czyli Miriam z Nazaretu, bardzo mnie zafascynowało i też dodało otuchy. Mianowicie. Kiedy się czyta tę książkę, to przepełnia przynajmniej mnie ogromna radość, że nasza pobożność maryjna, ludowa, taka ta najprostsza ma bardzo solidne fundamenty i że warto czasami poszukać właśnie tych fundamentów, I dlatego ja mu bardzo dziękuję, że napisał tę książkę. W wykładzie nie będę się prawie w ogóle do niej odwoływał. Ale to jest inspirujące, co zrobił Michael Heseman, żeby pójść śladami oczywistych rzeczy. Na przykład tak, Joachim i Anna, rodzice Miriam z Nazaretu. No, przyjmujemy, że takie są ich imiona, wspominamy ich w liturgii kościoła. I pytanie, skąd my wiemy, ponieważ w Ewangeliach nie ma wzmianki o tym, że oni mieli tak na imię. I nagle się okazuje, że ten człowiek sięga do tak zwanych apokryfów Nowego Testamentu, zaczyna tam dłubać różne rzeczy, to są księgi, które nie weszły do kanonu pism Nowego Testamentu, ale mówi, one odzwierciedlają wiarę pierwotnego Kościoła. Tak? Nie wszystko należy tam tak stuprocentowo, precyzyjnie przyjmować, ale zawsze tam jest ziarno i poszukajmy tego ziarna. I zaczyna szukać, 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 potem pokazuje a archeologia, a przekazy, a w tym czasie jakie były pisma, no i nagle się okazuje, że te postaci Joachima i Anny stają się coraz bardziej konkretne, a najbardziej się zdziwiłem, jak się dowiedziałem od Hessemana, że tato Miriam z Nazaretu był bogatym człowiekiem, tak, że miał dużo owiec, a może nie tato, tylko dziadek, to już musicie sami sprawdzić w tej książce, bo nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, to widzicie, jak to się streszcza z pamięci to czasami można nieprecyzyjnie powiedzieć, ale można się uśmiechnąć, tak? I ponieważ dlatego jest książka, żeby to sprawdzić. A zatem to, co ja chcę Wam przedstawić, to jest sięgnięcie do rzeczy oczywistych, które bardzo znamy i z którymi wyrośliśmy, które są w nas jako pamięć, i nagle się okazuje, że jeżeli zaczynamy się przyglądać rzeczom oczywistym, to możemy doznać zachwytu. Zaskoczenia, niespodzianek. Te dwie rzeczywistości oczywiste to są Ewangelie. Całkiem niedawno jedną z nich czytaliśmy, drugą niedługo będziemy przed świętami czytali. Pierwsza Ewangelia to jest zwiastowanie. Prawda, że to jest tak znana Ewangelia Łukaszowa, że to już prawie ją umiemy na pamięć i całe szczęście. Ale okazuje się, że warto się nad nią zatrzymywać. Druga z Ewangelii, to będzie na drugiej godzinie naszego spotkania. To jest nawiedzenie. Tak, Miriam z Nazaretu, najświętsza Maria Panna wyrusza, żeby odwiedzić swoją krewną Elżbietę. Tak, wszyscy pewnie znamy bardzo dobrze te Ewangelie, one są oczywiste. I teraz to, co ja mówię, to też jest rodzaj świadectwa. Ponieważ za chwilę dziękuję Duchowi świętemu 25 lat będę księdzem, i to pokazuje, że niekiedy potrzeba dużo czasu, żeby czytać Ewangelię. Tak? Że pewnych rzeczy nie widziałem i pewnie nadal nie widzę i nie dostrzegam, ale powracanie do oczywistości nagle może zaowocować dużymi niespodziankami. I zaczynam. Tak? Od razu wchodzimy do tej komnaty. Jak mówi święty Łukasz, to skąd wiemy, że komnata no, akurat tam nie jest to napisane, ale tak przedstawiają często malarze. Scenę zwiastowania tak nasz Fra Angelico, współbrat, który doskonale malował, przedstawia Miriam z Nazaretu, że przychodzi anioł do pokoju, w którym siedziała i czytała psał też. Tak? Jest taka pieśń adwentowa, panna na ten czas psał też czytała, gdy pozdrowienie to usłyszała. Ja nie będę rozważał, co to było w komnacie, czy nie, czy czytała psał też, tylko to pozdrowienie. To pozdrowienie Łukasz nam mówi, że zwrócił się słowami: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą tak. My mamy to zapisane, Proszę zobaczcie jako słowo zdrowaś, zdrowaś Mario, łaskiś albo łaski, pełna Pan z Tobą. Cudownie ta Ewangelia jest zapisana w różańcu, czyli w pozdrowieniu anielskim, do którego sięgamy codziennie. Bardzo pięknie jest to zapisane w tradycji prawosławnej. Jest taki cudowny śpiew, pewnie też go znacie. Akatyst uczcina i Maryi Marii Panny i to słowo jest tam przetłumaczone jako witaj, tak? albo jako raduj się. I może słyszeliście ten śpiew, tam jest witajan mam nadzieję, że nie sfałszowałem. Tak? Ale właśnie chodzi o ten moment wybuchu radości. I o krzyku. To jest tak, żeby wejść w tę Ewangelię, że Anioł przychodzi i on się cieszy. Miriam z Nazaretu, witaj, bądź pozdrowiona, dzień dobry. tak To jest takie, witaj oczywiście, pełne szacunku i pełne radości, ale takie też nasze, takie nasze bliskie. Greckie słowo, które tam się znajduje w tej Ewangelii, brzmi hajre. Tak? No właśnie, tak jest to przetłumaczone jako raduj się. Jako wecel się, słowo pozdrowienia. I teraz takie odkrycie, które mnie zaskoczyło, kiedy przygotowywałem tę konferencję o Najświętszej Marii Pannie, o Miriam z Nazaretu, że kiedy ja mówię różaniec, czyli powtarzam tak zwane zdrowaśki, czasami się mówi klepać różaniec, tak? więc ja, wiecie, jestem gorącym obrońcą klepania różańca, bardzo kocham klepanie różańca, tak? Ponieważ jak się zastanawiamy, nagle się zatrzymamy, to się okazuje, że kiedy mówię zdrowaś, to to są nie moje słowa, tylko to są słowa anioła. Że nagle ja jestem jak anioł. Że ja jestem Gabrielem. Ja staję przed nią i ja mówię: witaj, bądź pozdrowiona, wesel się, raduj się. Tak? To znaczy, że tak, jakbym wchodził do nieba. A różaniec bardzo lubię. Odmawiać. Dlaczego? Między innymi dlatego, że nazywam go modlitwą ludzi ubogich. A my dzisiaj wszyscy jesteśmy ubodzy, ponieważ wszystkim nam brakuje czasu. To jest największe ubóstwo współczesności, że nikt nie ma czasu. I w związku z tym Różaniec jest przepiękną modlitwą, która sprawia, że możemy modlić się chodząc z jednego punktu do drugiego, jadąc tramwajem, jadąc autobusem, jadąc pociągiem, czekając u lekarza, załatwiając tysiące różnych rzeczy, różaniec nam może towarzyszyć i na dodatek wtedy tak jakbyśmy cały czas byli aniołem, który mówi witaj do Miriam z Nazaretu, raduj się, wesel się. I teraz tak też trochę przed wami staję jakbym chciał powiedzieć witajcie tak? do każdej i każdego z was witaj raduj się wesel się a dlaczego otóż dlatego że kolejne słowa jakie Gabriel a ja za nim gdy mówię zdrowaś mario on kieruje właśnie do Miriam z Nazaretu brzmią łaski albo łaskiś pełna jesteś pełna łaski teraz kiedy rozważałem te słowa, sięgnąłem do różnych komentarzy mądrych ludzi, studiujących Biblię, zakochanych w Słowie Bożym. I oni mówią, że ta napełniona łaski, łaską, pełna łaski, da się również przetłumaczyć jako umiłowana przez Boga, ukochana przez Boga. I teraz tak sobie zacząłem rozważać i mi się pewne skojarzenia otworzyły. Pamiętacie może, kto się. W taki sposób przedstawiał w Ewangelii umiłowany uczeń. Kto tak mówił, tak? Święty Jan. Święty Jan mówił o sobie umiłowany uczeń. Pewnie kiedyś już o tym mówiłem w Łodzi, wybaczcie, jeżeli się powtarzam, mianowicie miałem długi czas kłopot z tym sposobem przedstawiania się Janowym. Dlaczego? Bo myślałem sobie tak, po ludzku trochę, tak. Ja jestem wychowany w kontekstach sportowych, gdzie jest ważne pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie, jak już się człowiek nie mieści na pudle, no to już znaczy, że nic nie jest, nikim jest, prawda. Justyna Kowalczyk podobno była siódma wczoraj, no to znaczy, że praktycznie przegrała, tak? no bo już nie jest mistrzynią świata. I teraz mając taką wrażliwość sportową, jak słyszałem Jana, to myślałem sobie, a co to znaczy, to inni uczniowie nie są umiłowani? To on się wywyższa, to drapuje się na pudło, chce być najważniejszy, pokazuje się umiłowany, tak? Albo że tylko on jest wybrany przez pana Jezusa, a pozostali uczniowie nie są wybrani. I na całe szczęście Duch Święty bardzo się cieszy, nawet takimi naszymi skojarzeniami, które są niekoniecznie od razu takie kompatybilne z Ewangelią. I powoli nas prowadzi. Ja pewnego dnia zobaczyłem, nie. No przecież wszyscy są umiłowanymi uczniami. Każdy jest umiłowany, a Jan jedyny się tak przedstawia. I tu jest różnica, że być może mamy do czynienia z taką sytuacją, że Jan jako jedyny w to naprawdę wierzy, albo naprawdę się tym cieszy, albo jest najbardziej dzieckiem Bożym i w związku z tym. Nie wstydzi się i nie boi się powiedzieć o sobie: Ja mam na imię Jan, umiłowany przez Pana, umiłowany uczeń. I teraz, proszę, zobaczcie, że właściwie to jest imię chrześcijanina każdego i każdej z nas. Ja jestem Wojciech, umiłowany przez Pana. Miriam z Nazaretu, łaski pełna, to znaczy umiłowana przez Pana. I teraz, czy kiedykolwiek myśleliście o sobie, że to jest wasze imię, łaski pełna, łaski pełen, że tak my się nazywamy chrześcijanin, to znaczy pełen łaski. I kiedy ja do niej mówię, zdrowaś, Mario, łaski pełna, czy łaskiś pełna, mówię łaski albo łaskiś, bo wczoraj w Zgierzu była kontrowersja, jak powinno się mówić, tak? I pamiętam takiego jednego naszego starszego ojca już nie żyjącego który był nauczycielem Biblii, on był purystą językowym, mówił, a powinno się mówić, łaski pełna, tak? Ale użycie językowe, prawdopodobnie wynikające z tradycji, mówi łaskiś, tak? Więc przyjmujemy z radością obydwa warianty. I dziękujemy Duchowi Świętemu za różnorodność Kościoła w tych dwóch wariantach, tak? Ale proszę zobaczcie, że to jest cudowne, że tak naprawdę możemy się w ten sposób przedstawiać. Ja jestem pełen łaski. Oczywiście tak, czasami w wyniku grzechu ta obecność Boża, ta łaska, to jest obecność Ducha Świętego w nas, ona jest troszeczkę pomniejszana, dlatego że tak jak ja bym się rozstrajał, tak, że trochę mu tam utrudniam. To nie jest tak, że on się ewakuuje zupełnie, że się wycofuje, on cały czas jest we mnie obecny, ale grzech powoduje zamazanie tej obecności, rozstrojenie, tak jakbyśmy utrudniali Duchowi Świętemu właśnie to, żeby on mógł być pełen, że tak powiem, co prawda, dziwnie to brzmi, tak, bo Duch Święty zawsze jest pełen. On jest pełnią, no ale chodzi o to, żebyśmy my byli instrumentem, który jest pięknie nastrojony jak harfa. I teraz tym się bardzo Ucieszyłem, umiłowana przez Boga, łaski pełna, to znaczy Miriam, ale tak naprawdę to jest moje imię i tak się przedstawiał Jan Ewangelista. I nagle też wzruszyło mnie, jak w innej mądrej książce, którą wydaliśmy w wydawnictwie W Drodze na temat Maryi, tylko trochę bardziej teologicznej, już takiej no trudniejszej w lekturze aniżeli ta książka Hesemana, o której wspominałem. Autor zadał takie proste pytanie, może kiedyś się zastanawialiście nad tym. Mnie bardzo cieszy, jak zawsze egzegeci zadają proste pytania, czyli ci, którzy miłują pismo i potem w prosty sposób dochodzą do odpowiedzi. Okazuje się, że te odpowiedzi my dawno już mamy w sobie. Tak, jako lud Boży. Tyle im czasu zajęło, żeby tak obejść wszystkie te opłatki i nagle stwierdzić, no to tak jest po prostu. Skąd Łukasz Święty wszystko to wie? O Miriam z Nazaretu. Skąd on to wie? No i teraz się okazuje, jak ojciec Torel w swojej książce, nasz współbrat przedstawia różne hipotezy teologiczne i dochodzi do prostej wersji, że wie to od Jana. A skąd wiedział Jan? Pamiętacie ten moment, jak Pan Jezus wisi na krzyżu i mówi, to jest Twoja matka, to jest Twój syn. I od tego momentu Jan bierze ją do siebie. A jeżeli bierze do siebie, to dużo ze sobą przebywali. A jeżeli dużo ze sobą przebywali, to dużo ze sobą rozmawiali. I pewnie ona mu po prostu opowiedziała swoje tajemnice. A potem Jan opowiedział to Łukaszowi. No i bardzo proste pytanie, dlaczego w takim razie u Jana tego nie mamy. I odpowiedź znowu jest taka, bo Łukasz pierwszy napisał swoją Ewangelię. Skoro napisał pierwszy, no to w takim razie Jan uznał, że już nie musi iść tym tropem, bo to już jest gotowe i dodał swoją cząstkę do tajemnicy dobrej nowiny. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo wzruszające, ponieważ taka analiza prowadzi nas cały czas do niej, do źródła, tak? tej, która jest pełna łaski. I teraz bardzo ciekawe pytanie, dla mnie ogromnie inspirujące. Jeżeli mówimy pełna łaski, to oczywiście o Miriam z Nazaretu w Kościele, Myślimy jako o niepokalanie poczętej, tak? czyli tej, która jest zachowana od grzechu pierworodnego na mocy zasług Chrystusa, czyli swojego syna. Także jakby Pan patrząc na to, co się stanie, zachował ją dzięki temu, że wiedział, że Chrystus odkupi świat, od grzechu pierworodnego. To ważne pytanie, co to znaczy w kontekście zwiastowania. Dlaczego? Proszę zobaczcie, że tam się pojawiają takie dwa słowa kiedy Miriam usłyszała pozdrowienia anielskie dla mnie bardzo ważne i bardzo kluczowe właśnie w kontekście rozważania pełni łaski stanu rajskiego czyli niepokalanego poczęcia i podobieństwa do nas czyli naszego podobieństwa do Miriam z Nazaretu jakie to są dwa słowa ona się zmieszała na słowa anielskie i ona rozważała, co ma znaczyć to pozdrowienie w jej sercu. Dlaczego to są ważne słowa? Zwłaszcza słowo zmieszała się. Otóż dlatego, że tu przyznaję się do swojego sposobu myślenia nie wiem, może macie inaczej ale ja wyobrażałem sobie właśnie niepokalaną jako już gotową, to znaczy doskonałą. Taką, która wszystko wie, na wszystko ma odpowiedzi, z wszystkim sobie radzi. No i właściwie już jest taka, że tylko można jej zrobić zdjęcie albo namalować na ikonie. I jeżeli jest tak, że ta pełna pełnia łaski, tak, a w jej przypadku to jest rzeczywiście inaczej niż, niż u nas, tak, bo to jest zachowanie od grzechu pierworodnego, miałoby polegać. Na byciu doskonałą, w takim znaczeniu, że wszystko jest już gotowe, to dlaczego ona się zmieszała? To dlaczego rozważała? I w innym miejscu Ewangelii mamy też, jak się Jezus zagubił w Jerozolimie, pamiętacie, dwunastoletni, dwa dni oni uszli drogi i nie wiedzieli, że jego z nimi nie ma, i potem go szukali. Jak go znaleźli, zapytała, synu, czemuś nam to uczynił z bólem serca. Szukaliśmy ciebie, i potem, jak im udzielił odpowiedzi niełatwej, nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca, to ona zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Otóż nagle zacząłem sobie myśleć, że musi być tajemnica Miriam jakoś inaczej objaśniana. Aniżeli dotychczas to sobie wyobrażałem, że ona jest doskonała w takim znaczeniu, że wszystko wie. Ja właściwie tak trochę na nią patrzyłem, jak na wszechwiedzącą taką, że już w ogóle dla niej nie ma żadnego problemu, że to jest inaczej. I na całe szczęście znalazłem objaśnienie stanu Rajskiego u takiego ojca Kościoła. Bardzo lubię tego ojca Kościoła, to jest Ireneusz z Lyonu. On żył u końca, na przełomie I i II wieku i pisał swoje dzieła głównie skierowane przeciwko herezji gnostycyzmu. Herezja gnostycyzmu polegała na tym, że przeakcentowywano wiedzę w procesie duchowego upodabniania się do Boga, że gnostycy myśleli, że wystarczy wiedzieć. Doskonalić wiedzę i wszystko będzie dobrze. W związku z tym, jakby w tych swoich ujęciach, często przeakcentowując wiedzę i rzeczywistość duchową, lekceważyli ciało, mieli ogromny kłopot z tajemnicą wcielenia, bo nie bardzo im się zgadzało, jak to możliwe, że Pan Bóg stał się człowiekiem, że przyjął ciało i w związku z tym, że to nasze ciało jest dla niego bardzo drogie i bardzo bliskie. No i Ireneusz starał się im odpowiedzieć, jego sposób opowiadania o Bogu jest taki, bym powiedział, dostępny dla nas, prosty, ponieważ używa obrazowego języka, takiego też przesiąkniętego Biblią, tak jakby miał Słowo Boże w krwioobiegu i bardzo pięknie opowiada. I on, jak on opowiada o stanie rajskim, tak? stan rajski, czyli Adam i Ewa przed grzechem. Stan rajski, czyli trochę na zasadzie analogicznej używam to sformułowanie odnosząc się do Miriam z Nazaretu. I też o Adamie i Ewie myślałem, no, że przed grzechem pierworodnym to wszystko w nich już było takie gotowe. A Ireneusz mówi nie. Pan stworzył człowieka jako niedojrzałego jeszcze, tak? takiego, który miał wzrastać, takiego, który miał się uczyć, dojrzewać do pełni. Taki był zamysł pana, to znaczy że on w wizji Reneusza pan Bóg jest przedstawiany jako pedagog, jako mistrz. Jest taki cudowny tekst, że słowo Boże przechadzało się z Adamem i z Ewą po raju i bardzo dużo z nimi rozmawiało. I kiedy z nimi rozmawiało słowo Boże, to oni się uczyli. Uczyli się a ta nauka miała doprowadzić ich do pełni, czyli do spotkania z Panem. Czyli zobaczcie, że mimo, że byli w raju, to jeszcze nie była pełnia i tam było miejsce na twórczość, na dojrzewanie, na wzrastanie, na bycie poprowadzonymi. I dla Ireneusza grzech pierworodny wynika właśnie z tego momentu niezgody na bycie poprowadzonym, tak, bo w byciu prowadzonym jest przestrzeń dla tajemnicy, tak, że nie wszystko się rozumie, nie wszystko się ogarnia, ale ze względu na zaufanie jesteśmy prowadzeni. I on tak objaśnia Adama i Ewę, ten dramat, że oni się nie zgodzili na to, ponieważ tam był ten jeden element, że stwierdzili: Nie, tutaj to my tak trochę po swojemu zrobimy. Tak. To nie znaczy, że nie robili po swojemu w innych obszarach, bo twórczość znaczy. Robić po swojemu, ale wewnątrz zaufania, w respektowaniu tajemnicy. Zobaczcie, że używam słowa tajemnica i teraz idę od tego obrazu Ireneusza z Leonu, człowieka, który jest w raju, jest przed grzechem i ma wzrastać. Uczy się Boga, rozmawiając z nim w zaufaniu, ale równocześnie jeszcze nie wszystko wie, i przechodzę od tego do Miriam z Nazaretu. Która, kiedy słyszy Anioła, doświadcza Bożej obecności, równocześnie jest zmieszana i zaniepokojona, tak byśmy powiedzieli, i rozważa, co to znaczy, to pozdrowienie anielskie w jej sercu. I tutaj od tego poszedłem do znanego dla nas bardzo dobrze tekstu, mianowicie Mojżesz, który wychodzi na pustynię. Pamiętacie, każdy Izraelita, Wychowywał się na tym słowie Mojżesz, który wyruszył na pustynię, ale ciekawa rzecz, że on wyruszył na pustynię z bardzo prostą rzeczą, bo pasł owce po prostu poszedł. To była jego codzienność, jego praca, zwyczajność. I nagle co się dzieje, że Mojżesz spotyka krzew. I ten krzew jest po prostu takim fundamentem wychowania. Dla każdego Izraelity. W związku z tym, Miriam z Nazaretu, ona doskonale zna to słowo Boże. I pamiętacie, że krzew płonie na pustyni i się nie spala. I mówi Mojżesz: Podejdę do tego krzewu i sprawdzę, dlaczego on się nie spala. I kiedy się zbliża, słyszy głos. Jest bardzo ciekawe, że jest opisane w Księdze Wyjścia, że to jest głos anielski. A potem za chwilę jest powiedziane, że Pan Bóg przemówił. Rozumiecie być może już powoli o co chodzi w scenie zwiastowania, tak? Głos anielski, a Mojżesz za chwilę słyszy, że Pan przemawia, tak? Anioł odezwał się do Niego z wnętrza krzewu, ale Pan Bóg powiedział Mojżeszu zdejmij sandały, ponieważ ziemia na której stoisz jest ziemią świętą, Mojżesz zdejmuje sandały, tak? Bóg mówi o sobie, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, za chwilę się przedstawi, powie swoje imię, dlatego widzicie, że tam jest imię Miriam, imię Jana, imię Boga. To jest bardzo ważny moment, przedstawianie się nawzajem. Natomiast księdza wyjścia mówi nam bardzo ważną rzecz, kiedy usłyszał Mojżesz, ten głos, tak, obecność Boża, Zwracała się do Niego, zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. I nagle zobaczyłem, że to jest dokładnie to doświadczenie Mojżesza, które stało się udziałem Miriam z Nazaretu. Że ona wie, że staje, jest wobec płonącego krzewu, wobec Najwyższego, wobec tego, który jest nieogarniony, który jest twórcą, z którego wszyscy jesteśmy, do którego wszyscy zmierzamy. I w tym momencie słowo zmieszała się na te słowa jest naturalną reakcją człowieka, nawet w stanie rajskim, niepokalanym, ponieważ no, to jest wszystko, tak? To jest ten, który jest wszystkim, to jest ogromna tajemnica. I dlatego tę pierwszą konferencję nazywam też takim słowem piękno nieśmiałości. Tutaj chcę przejść do podobieństwa naszego do Miriam z Nazaretu. Być może macie doświadczenie nieśmiałości. Że zdarza się wam czasami, właśnie czy to wobec człowieka, czy wobec różnych okoliczności, zdarzeń życia, czy wobec Pana Boga na modlitwie, że jesteśmy nieśmiali. I bywa czasami. Że tak nie najlepiej o swojej nieśmiałości myślimy. Gdybym był tak trochę śmielszy, gdybym była trochę śmielsza, no to może byłoby łatwiej. Ja dzięki tym konferencjom i rozważaniu tajemnicy Miriam nagle zupełnie inaczej zacząłem patrzeć na swoją własną nieśmiałość. Bo proszę zobaczyć, czy czasem nie jest tak, że nasza nieśmiałość jest tak naprawdę bardzo właściwą reakcją na tajemnicę, że drugi człowiek, wobec którego stajemy jest tajemnicą, bo odbija, jest odzwierciedleniem tajemnicy Najwyższego. I w związku z tym w naturalny sposób reaguje nieśmiałością tak jak Mojżesz, który spuścił wzrok, bo bał się patrzeć na Najwyższego, wobec tajemnicy jest potrzeba zatrzymania, delikatności. Tak? Trochę tak to spuszczenie wzroku jest oczywiście symboliczne. Jeżeli tak mamy wobec człowieka, to cóż dopiero powiedzieć o Panu, o Najwyższym, tak? że on rzeczywiście jest onieśmielający. Jest taki cudowny tekst, który mi pomógł to jakoś tak sobie poukładać w moim przeżywaniu. Mianowicie inny człowiek też bardzo bardzo pięknie opowiadający o Bogu. Pierwszy to był ten Ireneusz z Lyonu. To jest początek chrześcijaństwa. Ten drugi to już jest średniowiecze. On jest reformatorem zakonu benedyktyńskiego. Od niego bierze początek zakon, który nazywamy zakonem cystersów. Tak, cystersi czyli de facto benedyktyni, bo żyją regułą świętego Benedykta, ale noszą imię Cystersów, od opactwa, które było pierwsze według tej zreformowanej reguły. Ten człowiek nazywa się Bernard Sklerwo. to jest święty, tak? doskonały kaznodzieja i kiedy on opowiada scenę zwiastowania, to właśnie tak o niej mówi, jakby siedział przy Miriam. Siedzi przy Miriam, jest trochę taki niecierpliwy. Dlaczego? Bo on odczytuje to zmieszanie rozważanie jako przerwę, to trochę tak jak w muzyce, byśmy mieli chwilę ciszy. I nagle Bernard Klerwo zaczyna mówić do Miriam z Nazaretu i to mówi, żeby już powiedziała słowo, już odpowiedz, tak? I mówi, no bo wszyscy na to czekają, mówi Adam czeka, Abraham czeka, Dawid czeka, cała historia, cała ludzkość, wszyscy czekają. A ty się zastanawiasz, tak? Jest taki trochę, jakby chciał ją popchnąć, tak? Trochę, może jak kibice piłkarzy, że najchętniej by weszli na boisko, żeby zagrać, tak? Jak nie najlepiej idzie, no więc on tak właśnie przeżywa. I to jest bardzo ciekawe, że w pewnym momencie, jakby z wyrzutem się zwraca do Miriam z Nazaretu, mówi: Czemu się ociągasz? Czemu się ociągasz? Dlaczego milczysz? I tutaj używa słowa. Dzięki któremu właśnie ja nagle zacząłem sobie to układać w sobie, mówi niech pokora nabierze śmiałości. Niech pokora nabierze śmiałości. W związku z tym nagle zobaczyłem właśnie, że On odczytuje Miriam jako nieśmiałą, ale ze względu na pokorę. Tak? Czyli to zmieszanie, bo takie słowo jest użyte przez świętego Łukasza, to jest. Nieśmiałość, która wynika z pokory, ale tak naprawdę bardzo naturalna i adekwatna e reakcja wobec płonącego krzewu. I trudno jest dziwić się, że Miriam tak zareagowała. A to, że ją pcha do przodu Bernard Sklerwo jest zrozumiałe, on zwraca się do niej w zażyły sposób, tak, że już tak właśnie widać, że trochę tak jakby nawet jej nie respektował, już jest niecierpliwy. Ale tak naprawdę on namawia ją do zażyłości z najwyższym, takiej zażyłości, jaką on ma z Miriam z Nazaretu, ale zażyłość tak naprawdę jest dopiero owocem pewnego procesu, właśnie bycia poprowadzonym, to jak to dziecko, Adam i Ewa. W raju miało dojrzewać. I teraz pytanie, oczywiście, które się pojawia, brzmi to: w takim razie na czym polega to, że Miriam znalazła łaskę u Pana? Tam Anioł mówi: Znalazłaś łaskę u Pana? Na czym polega ta jej niezwykłość? Pierwsza rzecz, którą pokazuję w tym wykładzie, to jest nieśmiałość. Tak? I tu bym chciał właśnie, żebyście się ucieszyły i ucieszyli. Doświadczeniem naszej nieśmiałości, żebyśmy może inaczej spojrzeli na naszą nieśmiałość, że jesteśmy tutaj podobni do Miriam z Nazaretu. Bo wobec gorącego krzewu, wobec Bożej obecności, a Bóg jest obecny w każdym człowieku, trudno, żeby od razu się rzucać na szyję, bo rzeczywiście przejmuje nas drżenie. I nagle widzimy, że Acha Maria, Miriam z Nazaretu, jest w takim doświadczeniu. Ale równocześnie w takim razie na czym polega to, że ona znalazła łaskę? Wydaje mi się, że odpowiedź brzmi na tym, że daje się prowadzić. Właśnie to jest to, coś, czego zabrakło Adamowi i Ewie. Że oni w pewnym momencie się zamknęli, tak? zrezygnowali z zaufania. Ja opowiadam to, odwołując się do takiego doświadczenia zeszłorocznego, jak poszedłem do znajomych moich w Poznaniu na kolendę na no, taką kolendę, no, nie jestem w parafit, była taka przyjacielska kolenda, oni mają czwórkę dzieci, teraz czekają na piąte dzieciątko i najmłodsza dziewczynka, bo mają trzech synów, i Jedną córeczkę ma na imię Jaśminka, w zeszłym roku miała cztery latka, albo nadal ma cztery, no, może miała trzy wtedy. To takie męskie właśnie niezorientowanie się w wieku. No i jak przyszedłem, tośmy się przywitali. Chwilę trwało, żeby nabrała zaufania do mnie. To też jest jak dzieci reagują, tak? To jest ten moment nieśmiałości. Tak? To nie od razu jest, że dzieci się rzucają tak? na kogoś obcego. No ale tutaj. Wątek zaufania, bo znajomy rodziców, na dodatek w białym habicie, jest dosyć szybko, wzięła mnie za rączkę. Wzięła mnie za rączkę i po schodach poprowadziła do swojego pokoju i zaczęła pokazywać swój pokój, swój świat. Tak? I mi się wydaje, że w tym geście, w tym znarzeniu widać tajemnicę Miriam z Nazaretu w jej relacji z Bogiem, że ona cały czas go ma za rękę. I albo sama się pozwala poprowadzić, ale może bardziej nawet to widzę, że ona cały czas jego prowadzi. Tak? Że mówi, to przyjdź do mnie, do pokoju w tym geście i zobacz, to jest moje. Tak? Tu moje zabawki. Tutaj mam taką linę, w której się wspinam. tatoś przykręcił hak. Tak? I oczywiście to się zmienia w zależności od wieku. Tak? To było zdarzenie relacji z dzieckiem, jak człowiek jest dorosły, a Miriam z Nazaretu, tutaj, kiedy spotyka. Najwyższego w scenie zwiastowania, ona już jest dorosłą osobą, inaczej dorosły idzie za rękę. tak? Może to nie jest już tak jak dziecko, ale cały czas ten gest nam opisuje relacje, da pozwala się prowadzić, aczkolwiek równocześnie, to jeszcze za chwilę o tym powiem, jest ta nieśmiałość cały czas, że ona nie znika. To jest bardzo ciekawe, że chociaż jesteśmy prowadzeni, to cały czas jest nieśmiałość. I teraz Kończymy oglądanie pokoju, mama mówi już jest obiad, trzeba zejść po schodach. No i nagle ta mała dziewczynka się orientuje, że ma rozwiązany bucik. No a tyle już wie, że jak rozwiązany bucik po schodach się idzie, to można się potknąć i spaść, tak? No i co robi mała dziewczynka, która ma rozwiązany bucik, a nie umie sama wiązać bucików. Mówi do mnie: zawiąż mi bucik, proszę. Zawiąż mi bucik, proszę. No, i ja z radością klękam i wiążę bucik. I to jest tajemnica Miriam z Nazaretu. tak Że ona nieustannie jest odsłonięta, przezroczysta, transparentna, czyli zaprowadza Najwyższego do tego, co jest jej, i równocześnie nieustannie mówi: Zawiąż mi bucik, proszę. I to widać w tej Ewangelii zwiastowania. Ona nie wie wszystkiego. Tam słyszycie, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? No to słychać, że Miriam nie wie, no bo jakże się to stanie? Ale przez to, że zadaje pytanie, że prosi, to właśnie mówi do Najwyższego, zawiąż mi buci, proszę, bo ja tego nie potrafię zrobić. I tu jest drugi element naszego piękna i podobieństwa do Miriam z Nazaretu, bo my potrafimy prosić o pomoc. Umiemy poprosić o pomoc, a gdzie ja to widzę, na przykład w tym, że możemy powiedzieć i często mówimy: Panie Boże, proszę pomóż mi, wysłuchaj mnie, pamiętaj o tym, pamiętaj o tym. Nasze modlitwy powszechne, zamawianie mszy za znajomych, pamiętanie o znajomych, to jest coś niezwykle wzruszającego, niezwykle pięknego. I chciałbym, żeby ta pierwsza nasza godzina. Właśnie dotyczyła tych dwóch wzruszeń, tak, i tego podobieństwa do Miriam z Nazaretu. Pierwsze to jest nieśmiałość. Że nieśmiałość rzeczywiście jest wobec tajemnicy i ona jest nieśmiała. Bernard z Klerwoją popycha, <grywia> tak namawia już, żeby już, 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 już. Ale on tutaj troszeczkę jakby zapomniał, że ta zażyłość wobec niej kiedy do niej przemawia, to też jest owoc jego życia. To nie od razu tak było, to nie było od początku, tak? że on się też musiał zaprzyjaźnić z Miriam, że on potrzebował do tego czasu. A równocześnie jej tajemnica, która polega na tym, że niepokalana oznacza tyle, że daje się prowadzić nieustannie, wszystko odsłania wobec Najwyższego, i cały czas właściwie mówi do Niego zawiąż mi buciki na różnych etapach swojego życia. Czyli wszystkiego spodziewa się od Boga. Wszystkiego się spodziewam od Boga, bo wiem, że On może mnie nauczyć, że On może mnie poprowadzić. I widzę tą zdolność proszenia i spodziewania się wszystkiego od Boga w naszych umiejętnościach proszenia. W litaniach, w modlitwach powszechnych, w różańcu, kiedy mówimy, ale też w takich momentach, jak potrafimy poprosić drugiego człowieka, czy mógłbyś mi pomóc w takich prozaicznych rzeczach? tak? Na przykład, będziemy za chwilę szli i jedli ciasto, i herbata będzie, i nagle ktoś może powiedzieć do drugiego: Czy mógłbyś mi podtrzymać tą fiżankę? Tak? Taki drobny gest, taki mały, no, bo tu mamy fiżankę, tu mamy talerzyk, będzie ciasto, czasami nie wiadomo. A tu książki Ojca Wojciecha, no to nie mam więcej rąk, tak? Więc mówię, czy mógłby mi ojciec podtrzymać na przykład? A może mi ojciec zawiąże buciki, rozwiązane tam nie, to takie trochę dłuższe sznurówki. No, i umiemy to zrobić, tak? Umiemy się poprosić o pomoc nawzajem, nie zawsze od razu. I tu jest równocześnie, zobaczcie, że czasami doświadczamy nieśmiałości wobec drugiego człowieka, i to nie jest źle. Tak? Że nie od razu wszystkim powiemy, czasami musimy się troszkę oswoić. Chwilę to trwa, uśmiechniemy się, czy mógłby mi Pan podtrzymać herbatę, tak? czy mogę dostać. To są piękne momenty, i widzę w nich podobieństwo do Miriam z Nazaretu. Na początku drugiej konferencji. Opowiem o spotkaniu z moim znajomym księdzem Krzysztofem Grzywoczem. Nagle się w zeszłym tygodniu ja czy ty, gdzie teraz? Ja wczoraj wróciłem z Londynu, tak? Ja tam głosiłem, nie, przedwczoraj rekolekcję, i nagle ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że on też głosi rekolekcję w innej parafii. W Polsce się nie można spotkać, to trzeba polecieć do Londynu. No i poszliśmy do National Gallery, która jest za darmo. To jest w ogóle niezwykłe klowa Elżbieta wszystkim funduje. Jak już są w Londynie, mogą sobie oglądać obrazy do woli. I tam nigdy się nie da wszystkiego obejrzeć. I oglądaliśmy obrazy. I opowiem o takim doświadczeniu bliskości i odległości, że równocześnie jest nieśmiałość i równocześnie jest zażyłość. To są bardzo przedziwne rzeczy. Tak? Kiedyśmy właśnie ciczyli to na przykładzie jednego obrazu Moneta, ale to tak, żeby zostawić zapowiedź, bo mówiłem dokładnie 45 minut. Tu, o właśnie, tutaj mój duch poznański jest zadowolony.